Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moim kochanym, celem Caritas jest służba drugiemu człowiekowi, który jest naszym bliźnim. Nieustannie jako organizacja charytatywna troszczymy się o drugiego człowieka. Potrzeba tej wielkiej wyobraźni miłości, o którą prosił Jan Paweł II. Dzisiaj nieco jednym wymiarze. Radosnie świętując Dzień Dziecka, spotykamy się właśnie tutaj. Hasłem przewodnim dzisiejszej uroczystości naszej jest bądźmy razem. Chcemy tej zabawy, tej radości uwielbiać Pana Boga za wszystko, co nam daje. Są z nami nasi goście, którzy pomogli nam przygotować tę dzisiejszą uroczystość. Bardzo serdecznie chciałbym powitać wśród nas przede wszystkim naszego partnera strategicznego, który ufundował 4000 paczek. Moi kochani, to ofiarowane 50 tysięcy złotych. A tym partnerem jest firma Jeremy Martins Dystrybucja Biedronka. Brawo dla Biedronki, kochani. Biedronki. Popatrzcie na te wszystkie balony. To jest wielki dar tych naszych przyjaciół, którzy są pośród nas. Posłuchajmy teraz kilku słów panów dyrektorów, którzy do nas przyjechali. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę Państwa, już od wielu lat ten rok pomaga naszych konferansjerów. Proszę bardzo, Starogardzkie Centrum Kultury, pani Monika Iwaniarusz. O! Ten pan na tą dzisiejszą imprezę zapuścił specjalnie włosy. Zobaczcie, jak mu urosły te włosy. Ja też próbowałem zapuścić, ale nic z tego nie wyszło. Witamy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. Bardzo witam Straż Miejską, strażaków, policję, Starką. Witam Stowarzyszenia Można Inaczej i Nasz Starogard. Witam serdecznie przedstawicieli służby zdrowia tutaj po mojej lewej stronie. Gdyby komukolwiek, cokolwiek się działo, oni od razu udzielą pomocy. Bardzo serdecznie jestem wdzięczny za tę pomoc. Witam służby porządkowe, wolontariuszy, a także pracowników naszej Caritas. Jednak najbardziej szczególnie, kochani, chciałbym powitać wszystkie dzieci. Teraz wszystkie dzieci klaszczą. Proszę bardzo, podnosimy balony do góry. Tak, żebyśmy zobaczyli ten napis Biedronka, naszych partnerów. Jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. Pięknie. Bardzo, bardzo przepraszam.